Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy okres przedświąteczny, dużo gołębi na aukcjach i między innymi wśród tych gołębi znaleźć się muszą teraz w przyszłości te gołębie pochodzące z hodowli kolegi Tomka Rumińskiego. Jest to kolejna seria gołębi, którą tutaj z tej hodowli przeznaczamy na sprzedaż. Te aukcje, które wcześniej mieliśmy, cieszyły się dużą popularnością. To między innymi kolega Andrzej Głazik kupił te gołębie, kupili też inni hodowcy z okolic Rypina, z okolic Warszawy, tak? Jeszcze ktoś z innych oddziałów. I Tomek już ma informacje, czy te gołębie im się sprawdziły. My natomiast możemy się też z gołębiami pochodzącymi po tych gołębiach, które zostały tutaj nabyte, zapoznać się na aukcjach właśnie wśród gołębi kolegi Andrzeja Głazika. Tam są one krzyżowane, bodajże z tego co pamiętam, nawet z gołębiami kolegi Szultki, który też miał, tak jak kolega Tomek, w Bukareszcie na wystawie europejskiej gołębia, który Polskę tam reprezentował. On chyba też miał medal, trzecie miejsce. O, dokładnie. Tutaj natomiast mamy gołębie, razem jest chyba 23 gołębie są, przepraszam. Są to gołębie i młode, i troszeczkę starsze. Jest chyba 5 gołębi starszych. No powiedzmy coś więcej o tych gołębiach. No, pokażmy je. Na pewno jest z tych starszych, najpierw zacznijmy. To jest tamtych 25-55. Ma nawet, zobaczmy. Tak, jeszcze mają. Ty Tomek, na locie go obserwowaliśmy? Jak był? Byliśmy wtedy? Na pewno. To zobaczymy. Na pewno był. To jest też fajnie zbudowany gołąb. Tutaj samczyk? Tak, samczyk. On w 2015 roku był drugim lotnikiem okręgu. Miał 12 konkursów. W kategorii B miał 26 koeficjent. Tak, miał parę czołowych. Widział od kolegi Marka Lipowieckiego. Tak, to jest z tych starszych moich gołębi od Marka Lipowieckiego. To raczej ta kategoria B, maraton. Nie? One super lecą. I Alrut. No, drugim lotnikiem okręgu jednak został. Nie? Też jego córka. Gołąb też nie jest stary. Jest 2012 roku. Także... Jego córka też w tym roku ma 9 konkursów dwuletnie. Też mówię, to nie takie bardziej do kategorii, tylko B dłuższe. Ja tak bardziej nastawiam się na kategorię A, dlatego też mam trochę przydużo tych gołąbków. Tu był jeden z takich, powiedzmy, lepszych. Znaczy może nie tyle z wynikami, powiedzmy, to lepsze wyniki ma. Z takich się później będzie okazywało, ale ten ma drugi lotnik okręgu. Drugi też lotnik jest okręgu, tak. Ja tam co roku parę konkursów takich fajnych robił. No tu jest taka dwuletnia samiczka, młodsza, 85-19. Ona też lotowana. Lotowana. W tym roku ma 13 konkursów i jest najlepszą lotniczką oddziału i w samcach, i w samicach. Nie? Też ma takich tam kilka lepszych konkursów. Może pokażemy te skrzydło. Tak, niektórzy lubią popatrzeć sobie na to. Ona jest po samicy 11-41, po której w tym roku samczyk 497 miał też 7 w A kategorii wynik wylatany. Też na wystawie myślę będzie wysoko w Polsce. Nie? Z tego co widzę od strony właśnie chyba, matki to jest też znaczy, i od ojca też, od obu, wszystko co jest Fabera Maczyńska. Ona jest po siostrze tej złotej medalistki właśnie z Bukaresztu też. To była ta samiczka. Te gołębie, które kolega Tomek prezentuje, to są starsze gołębie, te lotniki jego weterani, znaczy nie może jeden, a weterani. Dwuletni i czteroletni samczyk. Natomiast te gołębie młode, które w zeszłym roku kolega sprzedawał, na byli hodowcy tutaj, jak mówiłem, z Rypina między innymi i z innych, to powiedzmy może, czy one, bo ty masz na pewno te informacje, nie dzwonili, jedni zadzwonią, że opierdolą, że słuchajcie, coś mogą być, ale ty miałeś akurat telefony pozytywne, że byli zadowoleni, tak? Nie, no to na przykład, jeśli mówimy już tu konkretnie o aukcjach, no to Grzegorz Tomczyk z oddziału Szydłowiec koło Kielc, on kupił właśnie ode mnie też na aukcjach gołąbki. No i wylatał w tym roku, po nich tam usuperlatały jakieś tam czołowe lotniki okręgu. Wylatał wicemistrzostwo oddziału w jednej kategorii, chyba w typowanych drugi. No też taki dobry bardzo wynik, bardzo zadowolony z tych gołębi też jest. No to powiedzmy jeszcze Robert Sulejewski z oddziału Warszawa Zachód. Brał też gołąbki do lotów. No to u siebie w oddziale też miał pierwszy konkurs gołąb ode mnie. Dał dwa chyba albo trzy gołębie na wspólny gołębik do Michała Trójczaka. Tam też mieli bardzo ciężki lot z finału, 400 ponad kilometrów. No to gołąb ode mnie zajął drugie miejsce i siódme, nie, na tym gołębiku. No później u Zbigniewa Falkowskiego w Rypinie też miał tam gołąbki z aukcji, później do lotów ode mnie też brał. No to już bezpośrednio ode mnie na przykład też jest piąty lotnik właśnie oddziału na młode. I Zbigniew też tam zajął chyba drugie miejsce. Nie, pierwsze w typowanych, a czwarte z normalnie z całości. I wszystko to są gołębie, które się kręcą wokół tych gołębi Irlanda Fabera. Tak, no bo ja po prostu z innych gołębi wcale nie hoduję, tylko podkładam pod jakieś inne. To są no ty pokazywaliśmy to kiedyś, kiedy prezentowaliśmy na samym początku hodowlę, ty opowiadałeś właśnie jak to robisz. Tak, ja tylko z tych najlepszych rodzin, wtedy jest dużo większe szanse, coś się sprawdzi. Nie? Tego gołębia, którego tu mamy, to jest z jakich gołębi?
Też tych wszystkich? Znaczy tu jest 7066 samiczka 14 roku. To jest po samcu taki, pokazywaliśmy, że ktoś jest inny, jest takim białym tu przy głowie, przy oczach. 2531 od Marka Lipowieckiego, znaczy po jego gołębiach. On też był w tamtym roku w drużynie mistrza regionu w A kategorii, w tym roku ma 11 konkursów, w tamtym 10. I on był parowany na siostrę tej złotej medalistki właśnie. No to ona w tym roku miała po 5 lotach 5 na 5 i była czwartą lotniczką oddziału. Na tym 6 ciężkim locie wróciła, znaczy zginęła i wróciła dopiero po lotach. Duża samiczka chyba taka trochę. No taka większa, one takie są silniejsze. Nie? Też ma takie białe jak ten ojciec jej tu przy tym. I te gołębie już są, bo te młodsze, wiadomo, to są takie gołębie, których od razu nie będziemy mieli pociechy niejako w gospodzie. Trzeba je oczywiście odpowiednio przygotować. Natomiast ty masz te, które te pięć, to można śmiało do rozpłodu wprowadzać. Tak, tak. Pokażmy teraz może jeszcze, jeszcze jeden, tam został jeszcze jeden czy dwa te starsze. Starsze, tak, ale może pokażmy teraz, w tej klasce są z młodszych. To jest już taki starszy gołąb, też starszy, no już jest tak powiedzmy z lata, nie? Jest 63-81 gołąb. To jest imbryd właśnie, po tej złotej medalistce ona była parowana na jej brata. Nie? I ten już może iść spokojnie. Ten oczywiście już w każdej chwili. Jest wypierzony już. Jest super zbudowany, tutaj leży, no tego może nie widać, ale mięśnie tu wystają za mostek, nie? Budową, że pokażmy jak jest, o, będzie widać. No, te puchary, to widzimy, budowa, wszystko. Nie, no jest super, gołąbek jest super zbudowany na pewno. W ręce można go położyć, leży, on nie czuje, że się go puściło. Nie? A tak jest. Tak, kawalerowie tak mają. Czas na to jest właśnie pomiar. Tu jest brat tej złotej medalistki. Nie? To jest też gołąb z tego roku. Tak, z tego roku, ale już też troszkę też jest, starszy. Tam myślę, że ma cztery dołożone dwie lotki. Tak, i on ma numer 50, jest jeszcze drugi 49. Ha, właśnie, powiedzmy, bo tutaj kiedy robiliśmy zdjęcia, to co ciekawe, te gołębie normalnie w oddziale 0326 w Toruniu taki jest numer. Tak, natomiast tutaj mamy taki gołębie, no nie wiem, dwa tylko czy trzy, albo nawet nie chyba. Chyba nie. Wszystko mamy 224. Znaczy jest kilka na 319, bo u nas w oddziale obrączki skończyły się w kwietniu i najpierw można było nabyć właśnie zbrodnicy z 319. A później jak się skończyłem, to już zakupiłem takie krótkie numery na internecie po prostu, nie? Żeby je tam pobrączkować. Dlatego te gołębie, nie dziwmy się, że będą miały nie ten oddział, który kolega Tomek tutaj, do którego kolega Tomek przynależy. Tu też mamy, widzę, ten starszy chyba jeden, taki też jest, ten duży. A czy to jest, zaraz go pokażę. Tu może ten też myślę, że zasługuje na uwagę. To jest numer 68, taki krótki właśnie. Tak, 0224, 2016, on jeszcze w trakcie pierzenia jest. Tak, one pierzą wszystkie to, okrwowe pióro, wszystko cały czas pierze, ale też jest właśnie super zbudowany. Że też pokażę, kurczę, jest taki, one w ogóle wszystkie mają fajną budowę, ale ten tak jakoś też wyjątkowo mi się podoba. I to jest właśnie po tych dwóch najlepszych rocznych gołębiach w A kategorii. Właśnie ojciec ma 7, samica 9. Nie? I one są właśnie w G kategorii też wystawione. No to jest po lotnikach odchowany taki, nie? Po wdowcach. To jest skrzydło, pokażemy go. Ile one chowały? Dużo dałeś mu odchować? Po dwa, po jednym? Znaczy się, te najlepsze nie karmiły nic, po prostu były porozkładane jajka. Pod rozkład, pod te słabsze lotniki. Te najlepsze nie karmiły wcale. Nie? To jest ten po tych, tu jest samiczka 59. Tak, to jest po samicy 71-50, raczej będzie samiczka taka silna, bo to matka też właśnie. I ona, matka jej wylatała 3,30 w kategorii w tym roku. Była raz pierwsza, 4 razy trzecia, z czego 4 razy na ponad 5000 gołębi. Nie? W tamtym roku miała 17, w B kategorii też miałem ją w drużynie pierwszego przewodnika Polski. No i w tym roku też ma za 2 lata, ma 34 w A kategorii, też powinna być wysoko w Polsce. Tak, wspominaliśmy właśnie, że przedświąteczny okres, to właśnie zachęcamy tutaj, żeby rodziny, właśnie żony, narzeczone, najlepiej narzeczone, zakupywały swoim albo na prezent. Tak, na prezenty, albo chyba, że odwrotnie, mężczyźni kobietom, jeżeli są pod oczyniami. Też tak można. Czyli prezenty możemy sobie tutaj nabyć. O, to jest taki starszy już, powiedzmy, od 3 lotki ma dostrzeżenia. To jest właśnie brat tej 71-50, co ma ten taki super wynik 3,32, nie? To już też do parowania się nadaje na tą chwilę nawet. Nie? Bardzo ładny gołąb. Jaśniejszy. No tu jeszcze ten drugi samczyk, już mówiliśmy o nim, pokazywaliśmy tego 50. A tu jest ten 49, nie chcę przyjść. To jest ten, co ma numer 49, o właśnie, to też jest... To są te to krótkie jest, numery właśnie. To jest brat tej złotej medalistki też, nie? Właśnie. Też taki ciemny, jak ona tutaj. Większość takie wychodzą, nie? Może jeszcze tu coś pokażę. Tak, mamy, te gołębie są w trzech poranczkach, także coś tam Tomek jeszcze znajdzie. Rodowody mamy oczywiście też przygotowane. Także przed świętami jeszcze każdy, kto będzie chciał jakiś prezent zrobić hodowcy, to może tutaj skorzystać z tej oferty. Tak, tu są też takie dwie samiczki gnieździaczki, 17-76 ta ma. To też właśnie jest po tej złotej medalistce i po jej bracie imbry taki, nie?
To jest też takie późniejsze, tak. No w tym okresie właśnie niewyhodowane te. I to jest drugi 17,75. To są dwa. No też myślę, że do rozpłodu właśnie takie imredy też się sprawdzają. To może jeszcze pokażemy. Tutaj nie mamy żadnego ani płowego, czarnego, szpaka nie mamy żadnego takiej ciekawej innej barwy. Wszystko jest widzimy, takie ciemne, brudne, niebieskie. Jedyny takie trochę ciemny taki jeszcze. No, no. Tu jest 62 samiczka, to myślę też na pewno będzie. To jest po samicy 999, co też ma trzecie miejsce w okręgu. 11 w kategorii też jest w drużynie tego pierwszego wicemistrza Polski, nie? Jej matkę. Tutaj, no identyczna jeszcze, jest jak ta, jak zobaczą wszyscy na wystawie. To. Jeszcze chodzi jeszcze o te płci, bo żeby koledzy byli świadomi, że te gołębie starsze, wiadomo, to tam płeć jest jednoznacznie zdefiniowana. To jest taka sugerowana płeć, taka, powiedzmy. Znaczy, prawdopodobna, nie? Tak. Ale proszę się nie zdziwić, że może się zdarzyć, że się trafi inna, ale to myślimy raczej, że tak będzie, jak właśnie ten raczej kolega tak Tomek. Mówię, to raczej nie powinno być pomyłki, ale lepiej zastrzec tak sobie, żeby ktoś tam nie miał później pretensji. Nie? Czyli na razie koledze podziękujemy, popatrzmy jeszcze, że kosz z tymi gołębiami wygląda w ten sposób. Za chwilkę będziemy sobie mogli te gołębie na aukcjach zobaczyć i ich szczegółowe rodowody, jak również też kolega Tomek przygotował tam dyplomy i wypisane na kartce sukcesy, które w tym roku, tak jak podkreślmy, to jest, tak jak kolega Tomek powiedział, najlepszy sezon, jaki miał do tej pory. Nie, bo aczkolwiek te wcześniejsze, przecież złoty medal na wystawie europejskie, to też jest bardzo wysoki wynik. Ja tak bardziej patrzę pod kątem czołowych konkursów też, bo w tym sezonie, bo te gołębi dorosłych miałem 9 razy pierwszy konkurs, no chyba 13 razy trzeci, 8 czy 9 razy, tam będzie też zamieszczony drugi konkurs, nie? Dużo takich czołowych, w dziesiątce, w dwudziestce i na młode też tak samo. Jeszcze tylko przypomnijmy, w oddziale Toruń konkurs jest dużo, a hodowców jest tutaj dużo, my ich obserwowaliśmy, byliśmy podczas i koszowania i widzieliśmy, jak wygląda otwieranie zegarów. 160 hodowców. Także dziękujemy bardzo, zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w aukcji tych gołębi, a przypominamy, że kto by nie zdążył, to jeszcze będziemy później mieli też kilkanaście gołębi na sprzedaż. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.